Hala stulecia. Jedyny we Wrocławiu obiekt wpisany na listę UNESCO. Budowa hali, a także innych obiektów wystawowych, takich jak pawilon czterech kopuł, była związana ze zbliżającą się setną rocznicą wygranej dla koalicji antyfrancuskiej bitwy pod Lipskiem. Z tej okazji planowana była wystawa stulecia, która miała odbyć się w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Hala stulecia, a także obiekty wokół niej zostały zaprojektowane przez architekta Maxa Berga. Maja 1913 roku nadburmistrz Wrocławia Paul Matting wygłosił przemówienie do 5000 zgromadzonych przed budynkiem hali gości. Na inaugurację przybył następca tronu Prus, Fryderyk Wilhelm, i nastąpiło otwarcie hali stulecia. Wystawę stulecia rozpoczął dramat Gerharda Hauptmanna w reżyserii Maxa Reinhardta na temat bitwy pod Lipskiem. Krytykował on wojnę, a Napoleona przedstawił jako twórcę nowej, wspólnej Europy. Przyczyniło się to do wybuchu protestów, które poskutkowały zdjęciem sztuki z afisza. Po wystawie hala stulecia była dalej wykorzystywana do przedsięwzięć, w tym również do wystąpień działaczy NSDAP. Ogród zoologiczny we Wrocławiu, otwarty 10 lipca 1865 roku, jest najstarszym zoo w Polsce. Można tutaj obserwować około 10 tysięcy zwierząt z ponad 1000 gatunków. Od założenia zoo do wybuchu Wielkiej Wojny odbywały się tutaj pokazy egzotycznych społeczności, m.in. Arabów czy Beduinów.
Wrocław bywa nazywany miastem 100 mostów. Właściwie jest ich tutaj ponad 100, co może wynikać z położenia miasta. Przepływająca przez miasto rzeka Odra przez lata zmieniała swój bieg, co przyczyniło się do powstania licznych wysp i starorzeczy. Wyspy można podziwiać nie tylko z lotu ptaka czy drona, ale także z bulwaru Ksawerego Dunikowskiego położonego nad brzegiem Odry. Wieża matematyczna jest jedyną z trzech planowanych wież głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, która doczekała się realizacji. Bywa również nazywana astronomiczną, gdyż od końca XVIII wieku do początku XX wieku funkcjonowało tutaj, założone przez jezuitę Longinusa Antona Jungnica, obserwatorium astronomiczne.